Witamy w Policja vs. Złodzieje. Dziś jest prima aprilis, więc spróbujemy wkręcić nie was, a policjantów z ekipy. Oznacza to tylko jedno. Wracamy do roli złodziejów. Wynik naszych dzisiejszych zmagań nie liczy się do głównej punktacji, także spokojnie. Fajnie jest jednak wrócić i trochę zmienić perspektywę. Wprowadzamy jedną istotną zmianę. Możemy używać samolotów i helikopterów, zarówno złodzieje, jak i policjanci. Jeśli ten pomysł ci się podoba, zostaw mordo prima aprilisową łapę w górę. Nie w dół, tylko w górę. Czy policja ogarnie temat i nas zapuszkuje? Oglądajcie dzisiejszy odcinek, żeby się przekonać. Cześć mordy, z tej strony Karol, witam was w kolejnym odcinku GTA Policja vs. Złodzieje. Dzisiaj wracamy do roli złodziejów. Stwierdziliśmy, że odświeżenie tej serii troszkę dobrze jej zrobi po prostu, więc wracamy, ale bardzo ważna sprawa, nie dostajemy żadnej gotówki do naszego konta za ten odcinek. Po prostu skupiamy się na trollowaniu ekipy, ale jest ze mną Ospano, tylko nie wiem, gdzie on w naszej willi siedzi nowej, czy co, bo to jest generalnie nasza dziupla. Halo Ospek, gdzie jesteś? Stary, ja już ćwiczę ukrywanie się. Gdzie ty jesteś? To czekaj, znajdę cię, tylko żebym nie strzelił, bo się wydam. Gdzie jesteś? No nie widzę cię, gościu. No musisz mnie znaleźć, stary. Musisz mnie znaleźć. Jestem bardzo dobrze ukryty, gościu. Dobra, czekaj. A, okej. Widać, widać twoją mordę już tutaj. Moi drodzy, zobaczcie, jak Ospano wygląda. Buty kozak, stary, pokaż twarz, jest jeszcze lepiej. Kameleon. Dzień dobry, to jest chłop Ospano Kameleon. On dzisiaj poprowadzi nas do zwycięstwa. I tak jak słyszeliście w intro, jest, moi drodzy, jedna zmiana. Mianowicie możemy używać pojazdów lotniczych i mamy na to niezły plan, prawda, panie Ospano? Tak jest, mamy plan taki mocny, że jest aż za mocny. Ciekawe, czy nam wyjdzie. No, ciekawe, czy nam wyjdzie, właśnie. Najpierw trzeba zdobyć ten cargo, bo więc, moi drodzy, strzelcie łapę w górę, jeśli chcecie więcej złodziejów, to będziemy od czasu do czasu wracać. No i co, stary? Ready jesteś? Piszemy startu? Jestem ready, stary. Jestem ready. Let's go. Dobra, stary, nie wiem jak tyle, ja jestem ready, kurde. Lecimy? Ja też. Dobra. Dawaj, moi drodzy, perspektywę Ospano znajdziecie na kanale Ospano. Stary, pisz startu, ale kurde, my jesteśmy tak daleko od drogi. Co jest? Myślałem, że to jakiś auto widział. Piszę start. Pisz startu. Ja pierdzielę, moi drodzy. Rozpoczęło się. I czy się nam dziś jeszcze uda? Po furę, stary. Tam jest jakiś parking przed nami. Tak, widzę. Dupa wołowa z makaronem, stary, nic tu nie ma. No właśnie widzę, że trochę lipa. Nie mam pojęcia, z którego komisariata też startuję. Moi drodzy, też perspektywę znajdziecie na kanale ekipy. Jest Ospano i ekipa. U Ospano polecam, bo będziemy teamworkować już później, a u ekipy zobaczcie, jak nas łapią pewnie. Dobra, ja... Wow, widziałeś? Czekaj, ja już biorę sobie samochód. A, ja też. Ja ukradłem, stary, z tego, z... No, z klubu golfowego sobie ukradłem dokładnie. No i gituwa, stary, czyli co? Planujemy to, co mieliśmy w planach. Zapomniałem, stary, jaki mieliśmy plan, przypomnij mi. Co ty gadasz? No, stary, szukam ciężarówki. Ty, stary, włamujesz się do kanałami. Jezu, i stary, to robimy show. Dobra, dobra, przypomniałem sobie, czyli ja jedę do metra najpierw. Tylko muszę ogarnąć muszę ten, kurczę, motocykl. Dobra, moi drodzy, ogarnę motocykl i wjeżdżam sobie do metro, a potem lecę w... Dobra, ja już wyjeżdżam, stary, z tego, z golfa i do metra wjeżdżamy obydwaj, tak? Stary, mnie już widziała policja. Nie gadaj. Ja pierdzielę. Co, mają cię? Ścigają cię? Stary, jadę do naszej dziupli. Ja pierdzielę, dobra, to ja jadę do metra. Ja pierdzielę, moi drodzy, ale zraczyłem, naprawdę zraczyłem na maksa, aczkolwiek dobra. Nie, zgubiłem ich, stary, ale kurde, to jest niedobry znak. Wjeżdżam do metra, stary. Dobra, to ja staram się kierować w kierunku metra. Okej, moi drodzy, zapomnijmy o tym. Miałem policję przez chwilę na ogonie, no ale mam nadzieję, że, moi drodzy, będzie wszystko w porządku i że teraz już faktycznie weźmiemy się do roboty. Plan jest taki, żeby cargo boba zagarnąć. Stary, dałem ciała. Co się stało? No, jak ja mam wjechać do metra samochodem, jak tutaj, stary, nie da się wjechać samochodem? No tylko stary motocykl. Gość, ja pierdzielę, jestem głupi, wjechałem. Ale failujemy na start, stary, tak, spokojnie. Tak, strasznie, dobra, muszę motocykl znaleźć w takim razie, ale boję się teraz wyjść z tego metra, wiesz co chodzi? Wiem, ja też już jestem obsrany na maksa. A masz coś, jakieś auto? Nic. Shit. Ale mam furę, stary, jo. Dobra, moi drodzy, to jest jakaś fura, która powinna dać mi zwycięstwo. Żartuję, ale może uda się, kurczę, szybko nim dojechać na mieście. Mają mnie, stary. Uciekaj. Mają mnie. Ja jadę w kierunku, ale co, nie mów, że cię złapali cię. Nie, no stoi ktoś przy mnie. Serio, złapali? No, stoi przy mnie, gościu. No i co teraz? No, stary, nie wiem. Uciekaj, chłopie. Czekaj, no czekam, czy się zjadą, czy... What the heck, gościu? Stary, no nie wiem, co się stało. Od razu mi wyczaj. Co jest? No to nasz plan... Mają mnie, dobra, ja muszę uciekać, stary, ale gówno odwaliłem. Teraz tobie nadzieja, stary. Gonią mnie. Dobra, Ospano go gonią. Kurde, ale odwaliłem, stary, ale to było głupie. Ja mam hakoczu, stary, najlepszy motocykl. To musisz mnie zgarnąć. Ale co, już jedziesz w konwoju? Nie, no nie, uciekam autem. Dobra, to uciekaj, stary, to ja...
lecę w takim razie na lotnisko Veles. Postaraj... Tak daleko mam jechać? Postaraj się tam, stary. Dobra, jadę. Ale mam gówniane auto strasznie, postaram się, postaram. Spróbuj, stary. Póki nie stwarzam zagrożenia, to nie mogą mnie jakoś bardziej bić tutaj, co nie? Chyba nie. No to stary, jadę powolutku w takim razie, takim totalnym chillkiem. Jedź sobie, tak. Nie stresuję. Nie stresuj się, stary, jedź na spokojnie, ja już się w kierunku, kurczę, lotniska zbliżam. Moi drodzy, plan był taki, żeby kargobomba zagarnąć. Tylko pytanie, co się stanie, jak ja tam wjadę na to lotnisko. Wiesz? Czekaj, umówimy się, wiesz co, zbiorę cię. Mam nadzieję, że śmigłowiec mi się uda zgarnąć. Najwyżej ich zgubisz, stary, i cię zgarnę. Dobra, ale znaczy, jak nie zgubię tym samochodem, będę takim grubasem, stary, wiesz co chodzi? Kurde, no wiem, no dobra. Kurde, co chciałem, jadę motory, ale kappa. Dobra, jadę po... Ole, stąd to chciałem zrobić, źle to zrobiłem. Jestem na terenie lotniska. Zaczęli we mnie uderzać, helikopter chyba leci, stary. Pewnie tak, stary. To dobrze, bardzo dobrze. Żeby helikopter miał wzrok na ciebie, stary. Jest tu Luxor, nie wiem czy brać Luxora. O kurde, no nie wiem czy ja mam radę, stary, nie lecieć, wiesz co chodzi. Ta, wiem, czekaj, kminie. Moi drodzy, co my tu wziąć? Kurde, ale czemu helikopter od razu mnie namierza? Oni mogą używać jak my nie mamy jeszcze? No, nie powinien cię strzelać. Ty, o, ja też widzę, jest nade mną helikopter. Policji? Tak. Cóż tak, co oni tak mają te helikoptery od razu? Dwa mają, stary, tylko co jest? Ja muszę go wymanewrować, moi drodzy. Schowam się tu. Ja myślałem, że oni nie mogą tak mieć helikoptery od razu. Dwa mogą. O kurde, to jesteśmy trochę w dupie, stary. Czekaj, ja zgubiłem tego swojego. Dobra, ja jestem przy lotnisku, chłopie, wiesz, że wjadę na lotnisko, wiesz? No to stary, może do Luxora się władujemy i przelecimy na drugą stronę. Myślisz? Dawaj, chłopie. Dobra, to spróbuję tam wjechać, ale nie wiem jak, stary. Zrespił się śmigłowiec, stary. Piękny śmigłowiec się zrespił. Poczekaj, strasznie jest kolorowy. Będą wiedzieć od razu. Jeszcze jadę, stary, jeszcze jadę. No to dawaj. Moi drodzy, kradniemy to. A jadę tam? Chyba, że ty kradniesz samolot, a ja śmigło, albo na odwrót. Ja myślę, stary, że tak można zrobić. Ja ich zbejtuję wtedy samolotem, a ty, stary, śmigłowca posadź na jakimś budynku, a potem... Stary, na lotnisku. Słyszysz? Posadzisz śmigłowiec... O, widzę, że... A, ale ty jesteś... Na ogonie masz ich! O, tak, no mówisz, że ich mam, to co robię? Kurde, no to nie... Ja nie wiem, stary. Do śmigłowca. Ale to weź śmigłowiec teraz i, stary, jakoś do ciebie wskoczę. Kurde, przejechał obok mnie policjant. Siedzę przy śmigłowcu. W śmigłowcu jestem. Dobra, ty nie będę myśleć teraz, że tu jesteś gdzieś, wiesz? Tak mi się wydaje. A gdzie ty jesteś? Po paśnie latam, stary. Tylko, że leci do mnie jakieś śmigło. Nie jedź w moją stronę, w drugą, stary! Dobra. Dobra, ja odpaliłem, widzę cię, tam jeździsz, kurde, pościg jest, moi drodzy. Gdzie jesteś? Siedzę w śmigłowcu. Tym kolorowym? Tak. O, podjeżdżają pode mnie, stary. Tak, ale co, do helikoptera? Ta. Lecę do góry. Masz heli, stary. Ja pierdzielę, uciekam. To musisz mnie zgarnąć jakoś, jak to uciekasz? No stary, no to musisz ty zgubić pościg, inaczej się nie uda. Ale jak ja to mam zrobić? Nie mam pojęcia, gościu, próbuj jakoś ich wymanewrować, nie mam pojęcia. Moi drodzy, zrąbaliśmy na początku. Nie o to nam chodziło, ale teraz trzeba sobie radzić, trudno. Dobra, no ja, stary, będę próbował, no. Ja mam zdecydowanie szybszy śmigłowiec i chociaż tyle, że go mogę trochę gubić. Manewruję go. Jak będzie ciemno, stary, to nasza szansa, się ściemni teraz. Ja tu jeżdżę jak głupi po tym pasie, ty musisz coś wymyśleć. Jakieś zgarnięcie szybkie. Co? Tak. Jak najbardziej. Powiem tak, jest trochę przypał. Nie mam pojęcia, co zrobić. Ospado tam się goni z nimi. To nie na tym miał polegać. Na też helikopter? Ten plan nie na tym miał polegać. Nad Vespucci latam. Dobra. Jakbyś zgubił ogon, to byś stary wsiadł bez problemu. No wiem, ale ja nie mam. A nie dasz rady jakoś stanta zrobić, przeskoczyć nad ogrodzenie lotniska? Z której strony? Z którejkolwiek, stary. Umówmy się, tylko ja cię zgarnę stamtąd. No dobra, to czekaj, objadę jeszcze lotnisko dookoła, zobaczę skąd bym mógł skoczyć, wiesz? Ale to auto nie jest za szybkie, więc spróbuję, stary. Ja latam tutaj, stary, gdzieś w okolicach. Jestem teraz nad głównym pasem. Czerwony śmigłowiec. Low passa robię bardzo nisko. Ty, to weź cargo boba. No nie dolecę, stary, nim tutaj. Jest po ptakach, ty musisz ich zgubić, no innej opcji nie ma. Kurde, bo jakbym tutaj trzymał, ty byś wziął cargo boba i ja bym, stary, wsiadł do policyjnego transportu, byś nas porwał. No ciężko, jak mam na ogonie jeszcze śmigło, to ciężko. Ja to chyba nic nie wymyślę teraz. Moi drodzy, ospano sobie chyba tam całkiem nieźle radzi teraz. Ja też gubię, staram się gubić, mam cały czas jednego śmigłowca. Zobaczcie, jak się ciemni, to jest dla nas szansa niewątpliwie. Mam samolot, stary, mam samolot! Szkoda, że i tak nie mamy go jak wykorzystać, ale spoko. Moi drodzy, ja nie wiem, no postaram się tu wylądować, aczkolwiek, no
nie mam planu, w sensie, nie wiem, no, zły jestem. Mam ten samolot tutaj, helikopter, w sensie, chociaż tyle, że uospanego się coś fajnego dzieje. Moi drodzy, lecę tutaj, ale tutaj nic się nie zrespiło, serio. O mój Boże, nawet baza nie chce współpracować. Ja tu taki kawał doleciałem, a tu zobacz. Stary, ja wyskakuję z samolotu za moment i lecę na szamchatę i się tam powam. Dobra, ja przyleciałem na bazę wojskową, ale oczywiście nic się nie zrespiło. O, jest hydra. Moi drodzy, postaram się zagarnąć hydrę w takim razie i wyskoczyć pod naszą bazą. Kurde, nie ma pojęcia, gdzie jest ten samolot. Helikopter, co ja gadam, który przed chwilą siedział mi na ogonie. Proszę, powiedzcie mi, że mi się to uda zrobić. Ej, bez kitu nie ma nikogo. Dobra, ja lecę, stary, do domu, czekam na ciebie. O nie, czy tam jakaś hydra? Ktoś wsiadł do hydry? Proszę nie, powiedzcie mi, że nie. To jest laser chyba. Shit, dobra. Muszę wyjść bardzo wysoko, moi drodzy. Mam nadzieję, że nikt mnie nie śledzi w tym momencie. Dobra, stary, lecę hydrą do nas. Hydrą? To skorzystaj z spadochronu, ja też już lecę na spadochronie do naszego domu. Znaczy to jest laser, kurde, no ale dobra, lecę. Ja pierdzielę, moi drodzy, patrzcie, ale jaja, kurde, jest. Sorry, stary, ja zrąbałem strasznie. Stary, zaczynamy od nowa, spokojnie. Było gorąco, ale teraz musimy wziąć się za kradzenie pieniędzy. Nie wiem, czy tak się odmienia, moi drodzy. Ja to latuję, stary, do naszego domu. Ja, stary, katapultuję się już w momencie. Dobra, okej. Okay. Mam nadzieję, że mam spadochron. Pewnie masz, ja mam. Jak nie masz, to lipa. Dobra, mam. Dobra, to widzimy się w domu, co? Tak, dobra, moi drodzy, na cirkusę tu spadam teraz. Gdzie jest moja baza? Nasza baza jest tutaj, dobra. Więc kurde, z powietrza witamy, szkoda tylko, że nie zdeponowałem ani grama pieniędzy. W sensie, co jest, ty? Pomyliłem się. Jo! Ale fort, dobra, ale jestem obok willi. Ja pierdzielę. Jakbym się zabił, to by był, moi drodzy, fail stulecia ten odcinek. Ale jeszcze jest szansa. Stary, ja jestem w naszym domku. Jesteś tu? O kurde, tak, stary. Jestem, co tam? Dobra, teraz chłopie się trochę wyciszyło, więc trzeba, kurde, wziąć się do roboty. Co, to co, jakieś kaseteczki na start, nie? Tak, 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 chyba za bardzo chcieliśmy za mocno wyjść, stary, mi się tak wydaje. Mi się wydaje. Moi drodzy, musimy trochę, że tak powiem, uspokoić sytuację, ale jednocześnie zrobić coś fajnego, więc ruszamy. Dobra, stary, powodzonka, ja lecę tutaj na te sklepy na prawo. No to bo mi też, stary, lecę, no. Jak będzie motocykl gdzieś, to bierz też. O, infernusik, haha. Dobra, dobra. Na prawo lecisz, czyli tam za miasto. Tak, tak, tak. Na lewo ma autostradę jakby. Dobra, moi drodzy, lecimy sobie. Teraz już koniec żartów, naprawdę trzeba skupić się na robocie. To jest czas, którym, moi drodzy... O, czy to jest policjant na tym motorze? Joci. Zrespił się takie motocykle, które wyglądają, jakby to byli policjanci. Moi drodzy, jak mi się oczy świecą, co jest? Dobra, ej. To nie jest ten sklep. Czekaj, już go... To jest ten sklep, dobra. Jestem w środku. Stary, ja już jestem w sklepie jak coś. Dobra, stary, jestem gotowy. No, ja jestem gotowy. Liczymy? 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jazda, gościu. No i znowu nie potrafię wyjść ze sklepu! Jestem kretynem! Ja działam stąd, a ty? Też. Dobra, uciekłem. I to ile mamy? To 30 tysięcy, tak? Tak, 3 dyszki. Ja sobie na spokojnie jadę tutaj do miasta teraz. Moi drodzy, ja jadę do miasta, mam nadzieję, że kurde... Ta moja maska, która się świeci na czerwono... Na żółto mi się oczy świecą. A teraz, gdzie myślisz jechać, ty? Nie wiem, ja, stary, proponuję zrobić coś cięższego za moment, ale jeszcze bym jakiś jeden sklep zrobił. Może na Grove ja jadę, wiesz? Na Grove? No. Językownie. Dam radę, stary. Znam tam fajną kampę. A co jakbyś był mniej więcej w tej samej lokalizacji, stary, przy tym Grove? To dawaj tutaj, gdzie są te alkohole przy tym, likior, przy tych kanałach, co mieliśmy raz tam kanałami jechać, pamiętasz? Ja właśnie chyba to zrobiłem. Aha, ten sklep zrobiłeś, tak? Tak, tutaj, no, no. A, no bo jest obok jeszcze jeden, no dobra. No ja jestem, stary, teraz praktycznie w tym głowisku. O, stary. O. Co? Mają cię? No, stoi przy mnie policjant. Ale zatrzymujecie? Stary, stoję w miejscu. Ruszyłem. No. Jedzie? Ruszył za mną, tak. Kurde, dobra. Mam pościg. To dalej uciekaj. Daj, a ja robię, stary, drodze. Jadę szybko do... robić to, co ty miałeś zrobić, co? Ale, stary, zgubiłem go. Już go zgubiłem, no. Ja pierdziele, to masz dobre auto, co? Infernusa mam, stary. Właśnie, no to dlatego, ja wcześniej miałem jakiś gówny, stary, nie mogłem nic zrobić. Chillera, uff, ale to było, kurde, riski. Stary, jestem przy jubilerze. Jest pusty? Jadę sprawdzić. Jest radiowóz. Jest radiowóz, aaa, uciekam. Był radiowóz tam, stary. Dobra, moi drodzy, jednak to był głupi pomysł, żeby podjeżdżać od razu pod jubilera. Oni już są wycwanieni tutaj ładnie, ale dobra, postaram. Ale ja robię, stary, Grove Street, mam to gdzieś. Rób, Grove, rób. Raz, dwa, trzy, jaki gość.
Dobrze. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam. Pięknie, byczku, pięknie. Policjanta tu był przy, on jest zawsze kapie na tego Grand Prix'a, stary. Właśnie, dobrze, ja pierdzielę, uciekaj. Uciekam jak pajak. Ja robię sklep teraz, stary, przy kasynie. Dobra, stary, jak się rozpędziliśmy, to kurde. Moi drodzy, my jak się jednak ze spana rozpędzamy, to się dzieją rzeczy potężne. O kurde, to był sklep? Aha, to nie jest ta przecznica. Ile masz siana? Czekaj, jeszcze piętnachę mam, bo jeszcze nie zrobiłem. Dobra, moi drodzy, podjeżdżam. Nie, goni mnie, kurde! Kurde, chłop ma ogon. Tak szybko jadą tym motorem, bo z 200. Co on tak szybko jedzie? Robię sklep. Mam helikopter na sobie, stary. Raz, heli mam na sobie. 3, 4, 5, 6. Masakra, że dali te helikoptery dzisiaj są, stary. Nie masz szansy, 10. Żeby ty nimi uciekł. Czaj. Stary, ja jadę na lotnisko, po coś nowego. Wyłączę światła, moi drodzy, nie przydadzą mi się ani trochę. A jadę w kierunku lotniska. Mam przy sobie 30 tysięcy dolców, ospano tak samo. To jest naprawdę dobry wynik, ale, moi drodzy, my na tym nie poprzestaniemy. Ja go uratuję teraz jakimś śmigłowcem. Wow, rozbił się samolot, helikopter się rozbił. No słyszy, Grajzda się rozwalił, o kurde. Katastrofa śmigłowca, stary. Moi drodzy, patrzcie jak se latam po mieście, kurde, incognito. Jednak osłona nocy. Stary, uciekam! Uciekaj, proszę cię. Nie, nie uciekam, dalej mnie gonią, kurde. Myślałem, że uciekam, bo... A jesteś gdzieś w okolicach Grove Street? Bo ja teraz tutaj jadę. Jestem obok sklepów na Grove Street, stary. Ja jadę na lotnisko. Ja pierdzielę, nie zapiłem pasów. Debil. Debil czy debil? Ej, chyba uciekłem, stary, ale to zrobiłem po mistrzowsku. Pięknie, stary, bardzo dobrze. Ja jadę w takim razie... Zaraz będę na lotniku, stary. Ogarnę jakiś... Co? Ej, jadę na boki tym tunelem, pamiętasz jaki był plan? Mhm, jedzieć. Tym tunelem, stary, na torach. I jadę, stary, tam gdzie mieliśmy kiedyś bazę. Co, podlecisz, pomniesz coś? Tak, podlecę, no. Że ja muszę zdeponować siano, wiesz? Dobra. Dobra, to kij z moim sianem, nie deponuję go. Ja też mam siano, to ten! Zróbmy tak, dasz mi siano w helikopterze, stary. Jak będzie noc, stary... O, lata tu heli. No. Jakby była noc, to, stary, wylądujemy na naszym podwórku. No, a chyba, że skoczymy. Można też skoczyć, tylko, stary, ja patrzę tutaj. W tym momencie lata jakiś śmigłowiec nad, kurde, lotniskiem. Ja jestem już, stary, w naszej starej kanciapie. Okej. Okay. Nie wiem, czy to nie jest NPC. Moi drodzy, lata tak trochę jak NPC, bez kitu. O, słyszę syreny, podwędzam Luxora. Czekaj, ale muszę strzelić. Moi drodzy, cyk, stary. Ja ci robię teraz podwaliny pod to, żebyś zrobił napad w centrum miasta. Robisz to, stary. Robię, no. Biorę ciężarówkę, stary, na mrówki i jadę. Ramują mnie, kurde, co jest? Ramują mi samolot, chłopie. Chodź mi się podnieść. Co za chłopy? Dobra, nie dam się tak. Nie, co, mój dasz kredę wystartować. Ja pierdzielę! Kurczę, jestem, dobra. Mam śmigłowiec na ogonie, kurde, i robi się stary ranek. Lecę w kierunku miasta. Widzę śmigłowiec tutaj. Stary, ja ich bejtuję, mówię ci. Dobra, dobra. Spróbuję wylądować gdzieś na autostradzie zaraz. Dobra, okej, okay, to ja jadę tylko jeszcze w miejsce do napadu. Zrób stary napad w centrum miasta, mówię ci. Kurde, jak może jakiś bank? Tam. A nie, nie mam sprzętu do banku, to kasetka znowu. To czekaj, ja tepnę się szybko. W sensie wyskoczy, zdeponuje pieniądze, stary. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczą. I załatwię sprzęt i próbujemy robić napad na bank. Jak się nie uda, to trudno. A duży czy mały? Mały, mały. Dobra, moi drodzy, próbuję manewrować. Ale teraz. Jazda, chłopie, teraz to się rozkręciłem. Czuję tam adrenalinę. Muszę, żebym miał spadochron, jest. O kurde. To był błąd. Ale nie słyszę ich. Nie słyszę ich, lol. Wysiadaj, typie. Wysiadaj, deponujemy. A! Mamy to. Chillerka, kurde. Nie mam pojęcia, gdzie spadł samolot, ale moi drodzy, ja tutaj już deponuję pieniądz w tym momencie. Teraz zdeponowałem siano właśnie. Dobra, ja idę zrobić czerwony garaż. Okej. Okay. Cyk. Pieniądze zdeponowane. Może ja też pojadę do dupy szybko, co? Nie, ale tu lata śmigłowiec, stary, trzeba uważać. Ale niekoniecznie nad naszą, w sensie gdzieś tu w okolicach. Tak, on nie wie, zgubił nas, lata dookoła. O. Mi się przeskoczyć. Śmigłowiec nam poleciał. Ja bym tego jubilera zrobił. Ale widziałem. Można, można. Widziałem teraz jubilera i widziałem stary fur. Moi drodzy. Że tam stoją. Widzę ten helikopterek na to. Przyjechał stary obok mnie policjant na motorze. Ja pierdzielę, jak kradłem auto. Jak on mógł mnie nie zauważyć? Nie może. Nie wiem, stary, ale widzę jak ten helikopter tu lata na tą bazę. Ja nie chcę lata, stary. Ja kupiłem sprzęt potrzebny do napadu na bank. W jaki sposób to zrobimy, stary? Próbujemy? Najwyżej mnie odbijesz, co? No mogę spróbować w razie wódce, nie? Odbijesz mnie, gościu. A może się uda go zrobić, tylko musisz ich zbejtować jakoś. Gdzie ty jesteś teraz? Stary, przy Life Invaderze. Weź postrzelaj tam ostro. I uciekaj, jedź i strzelaj, stary.
Czekaj, bo obok mnie akurat jest policja, co za chwilę, stary. Może znajdę jakieś lepsze auto, dasz mi dwie minutki? Ta, no. Dobra, to się przygotuj do napadu. Motocykl. Dobrze! Tak jest. Przepraszam cię, przyjacielu, ale to wszystko w imię nauki. Normalnie, dobra, motocykl mam. Ja, stary, mam motor, akumę. Co ty gadasz, gdzie? W centrum miasta jest ich pełno. Wjeżdżam do banku, stary, czekam na twój znak. Stary, ja wjechałem do banku. Ha! Stary, mam motor. Pięknie. Moi drodzy, robimy to. Dobra, gdzie jesteś, stary? Mam robić bait. Tak, na maksa, stary. Postrzelaj do nich dużo. Dobra, to czekaj, tylko wyjadę. Ta. Oni się, stary, nie skapną. Dobra, mam pistolet, stary. To ja gotowy? Dawaj, bejtuj. Zrobiłem, dobra, jadę. Poszedł bejt, stary, poszedł bejt. Jeszcze, bejtuj, żeby dostawali alerty. Kolejny. Moi drodzy. Wchodzę, rabuję. Co jest? Co? Skrypt nie działa. Odliczaj. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 20. No muszę strzelić. 19, 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masz? Tak jest. No? Dobra, dawaj dalej. Stary, helikopter leci do ciebie i motory jadą dwa. Dobra. Jadą do ciebie, helikopter teraz tam poleci, musisz uciec, stary. Ucieknę, na chillu. Ej, lecę zdeponować teraz, może ja kasę, co? Leć zdeponuj, no. Ja znowu, stary, lecę na lotnisko. Ja, stary, teraz tym... Katapultuję się do bazy i kończymy. Tak? Z taką kasą? Myślę, że tak, chłopie. Ja ci... Halo, jest w środku. Oni dopiero tam dojechali, słyszysz? Słyszysz to, stary? No. O kurde, oni krzyczeli, zgłoście się, nie? Tak, myślę, że tam jesteś, stary. Mogę ich zbejtować? Bejtuj. Jestem, mam za... O kurde. Ale nieporadność. No dobra. Przepraszamy. Co przepraszamy? Przepraszają, bo powiedzieli, że masz zakładnika, stary. Ha! Uważajcie, bo strzelam. Stary. Stary, ja kradnę śmigłowiec już. Ej! To pobejtuj mi długo. Może ty będą gadać. Deponuję hajs teraz. Dobra, git. Ja już lecę, stary, śmigłowcem do nas. Weźmy jeszcze coś zróbmy, jak mamy tyle czasu i kasy, stary. Dobra, to podlecę tam do banku. Czekaj. Powiedz, że. Coś, że zaraz. Jubilera, stary. Że co? Jubilera. Robisz jubilera? No pojadę zobaczyć. Dobra. Zobaczę, stary, ale kasę zdeponowałem. Jak coś, to ty wrócisz, deponuję, stary, i kończymy najwyżej, co nie? Czekaj, posprawdzam z lotu ptaka, bo oni są tam przy bank, przy tym? Nie wiem, stary, nie odpowiadaj mi teraz. O kurde, czyli się skafnęli, że jednak zrobiliśmy ich w kole. O, lata śmigłowiec tu. Latają śmigłowcami, dwa śmigłowce tutaj są, stary. Ja pierdolę, ci to są dobrzy, stary, nie? Ale nie widzą mnie, ja jestem centralnie nad nimi. Jaka obława tam na dole tego banku jest, stary. Ale... Ja pierdzielę, oni serio myślą, że tam jesteśmy. A tu, moi drodzy, jednak nie. I co, prank? O dobra, widzi mnie. Stary, nie wiem co, skakać do bazy? A, jesteś nad? No, jestem blisko. Dawaj, bo mnie dogania, stary, tym bazem. To dawaj, ja też mam ciśnij do bazy. Ciśnij, stary, ciśnij, no. Dobra, to stary, widzimy się w bazie za moment. Okej, dobra, moi drodzy, teraz skupić się. Gdzie jest ten dom? Ja zawsze mam z tym problem. Ja go zgubiłem, stary. Nie widzę tego domu, aha, bo on jest tam. Ja mam na ogonie, stary, ten śmigłowiec teraz. Ja go zgubiłem, to co, mam jechać czy jeszcze chwilę pobawić się? Nie, czekaj, wyskakuję. Skoczyłeś do bazy? Tak. Ja, stary, nadjeżdżam z innej strony po prostu. No co jest? Dobra, żebym nie rozjechał tylko. Koczyłem, lecę se. Ty, zgubiłem bazę, co jest? Stary, no nie gad. Co jest? Nie widzę cię nigdzie, widzę jak... What the heck? Wylądowałem trochę źle, stary. Teraz na piechotę. Gdzie jesteś? Przecznicę obok, ale mam przypał. Zgarnij motorę? Przyjedź po mnie. Poddaj się, nie masz szans! Krzyczą do mnie, poddaj się, nie masz szans, stary. Jadę. Ja pierdzielę, mam śmigłowiec. Ale szanił, gościu. Ja przepraszam, tak ogarnąłem. O nie, są tu. Gdzie? Strzelam do nich. Nie strzelaj! O nie! Nie wiesz. O nie, zabiłem Najmana. Ja cię portują, co jest? Co jest? What the heck, uciekaj! Kurde, stary, skoczyłem tu, gdzie są akurat. Ej, ale czemu się teleportują? Gdzie jesteś? Uciekam, jestem gdzieś tu za willą, stary, mam jedną przecznicę od nas. Jestem jedną przecznicę od bazy. Dobra, jadę tam za tobą, widzę, stary, nasz dach. Tak? To dawaj. No. Czemu jestem, to mnie jestem, stary. Czemu do mnie, jesteś? Jestem. Ha! Stary, jestem! Mam jeden HP! Zabij mnie, kurde! Ale napisałem sobie koniec. Boże, stary, to cię liczy.
Dobra. Moi drodzy, ależ to była akcja kurde gruba dzisiaj. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Podobał powrót, no nie mieliście 100 tysięcy łap w górę, ale mimo to, moi drodzy, naprawdę było fajnie. Fajnie, że nam się udało wrócić. Jest tutaj Wania i reszta. Znałem naszą dziuplę, ale stary, ile w ogóle zgarnęliśmy dzisiaj? Właśnie, trzeba to policzyć. Ja, stary, zrobiłem 2 napady. Ja zrobiłem 30 tysięcy plus napad na bank. To nie wiem, 100 tysięcy chyba? No chyba jakoś 100 tysięcy. Teraz widzicie na ekranie, ile zdobyliśmy, moi drodzy. Stary, masę kasy zrobiliśmy. Moi drodzy, dostaliśmy aplauz od policjantów, a stary, jak tam klaszczą, no. Wymanewrowaliśmy ich trochę, aczkolwiek, no, policja też, jak zwykle, zrobiła show, za co dziękujemy im również, stary. Dziękuję tobie za dzisiaj i mamy nadzieję, że kolejny odcinek będzie przez was wyczekiwany, bowiem to jeszcze nie koniec zabawy. Zobaczymy, jak będzie w kolejnym. Na razie, Ospek. Mamo.